sztetle. Co to jest sztetl? Ja wiem. No? To jest takie miasteczko, masz rację, typowe dla początku XX wieku. Muzeum Żydów Polskich POLIN zawitało do Wisznic. Jak pani powiedziała, kilka słów o tym projekcie i co tutaj się w ogóle odbywa. Przyjechaliśmy do Wisznic z naszym projektem Muzeum na Kółkach. Jest to projekt wyjazdowy, z którym odwiedzamy miejscowości poniżej 50 tysięcy mieszkańców, w których kiedyś były społeczności żydowskie. W tym roku odwiedzamy miejscowości z województw lubelskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego i właśnie w Wisznicach. Tutaj dzisiaj jesteśmy ostatni dzień. Mamy dzisiaj finisarz naszej całej trasy. Dzisiaj w środku można zapoznać się z historią polskich Żydów, ale też przede wszystkim tych Żydów wisznickich, ponieważ ta społeczność wisznicka to jest takie serce naszej wystawy. Na interaktywnej mapie można, na współczesnej mapie zobaczyć miejsca, w których były miejsca istotne dla społeczności, jak na przykład synagoga, cmentarz żydowski, mykwa. Tak więc takie rzeczy dotyczące Wisznic. Oprócz tego chętnie opowiadamy o kulturze żydowskiej w ogóle. Można tutaj dotknąć, zobaczyć, popytać o prawdziwe judaika, z których Żydzi na co dzień od święta korzystają, tak więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Dowiedzieć się też o historii polskich Żydów na przestrzeni ostatnich 1000 lat, a także zapoznać się z językami, którymi Żydzi się posługiwali i posługują nadal, jak język hebrajski, jak język jidysz, a także język polski, jak najbardziej. Mamy też różne fajne gadżety z tym związane. Na przykład można zapoznać się ze słowami, które przeszły do polszczyzny potocznej z tego języka jidysz, tego języka żydowskiego, jak to mawiano. Więc zapraszam do wylosowania fajnych, ciekawych słów, jak na przykład bajzel, jak na przykład może bachor, czyli to takie słowa, które kojarzymy tutaj na co dzień w języku polskim, a mają właśnie ten taki trzon jidyszowy. Tutaj też staramy się pokazać te wspólne elementy pomiędzy kulturą polsko-katolicką, jak i tą żydowską. Jakby wzajemnie się przenikaliśmy na tych samych terenach, więc czy pod względem językowym, czy też pod względem na przykład kulinarnym. Chałka, która dzisiaj jest dostępna w absolutnie każdym sklepie, dostępna w tej wersji na słodko, do kupienia od ręki, jest właśnie potrawą żydowską, którą Żydzi przygotowywali na szabat w wersji wytrawnej. Muzeum cieszy się zainteresowaniem? Tak, dzisiaj właśnie w poniedziałek mamy od rana grupy szkolne, które z radością tutaj przyjmujemy. Oprócz tego też nasze edukatorki z Muzeum POLIN prowadzą warsztaty edukacyjne o kulturze żydowskiej, przybliżając różnego rodzaju święta oraz dobre praktyki judaizmu, jak na przykład mamy taki specjalny warsztat poświęcony cedace, czyli sprawiedliwości społecznej. Nasz projekt jest realizowany we współpracy z koordynatorami lokalnymi, którzy przygotowują towarzyszące wydarzenia w wystawie. Dlatego też właśnie w Wisznicach wczoraj można było zobaczyć filmy o wisznickich Żydach. Mamy także właśnie warsztaty przygotowane przez koordynatorkę lokalną, które już dzisiaj właśnie od 8 rano dzieją się w szkole, i projekcje filmowe w kinie w Wisznicach. Polakom, temu pokoleniu już młodemu, głównie Żydzi kojarzą się z wojną, z zagładą, no bo nie szukujmy się, nie pamiętamy, jak to życie wyglądało przed tym wszystkim, a wy tu o tym opowiadacie. Tak, chcemy pokazać ten świat życia codziennego, tego miasteczka, w którym to życie tętniło, w którym Żydzi byli obecni. Tak? Dzisiaj mówimy o nich jako tej takiej właśnie zapomnianej części miasta, sąsiadach. Jakby to była grupa, która była też bardzo ważną częścią mieszkańców, tak? Prawie połowa. Mamy tutaj te... A czasami nawet większość, zgadza się. Więc tutaj w miasteczku, które można też zobaczyć na naszej wystawie, widzimy miejsca ważne dla na przykład katolików, jak kościół katolicki, cerkiew prawosławną, ale też dzielnicę żydowską, tak? Gdzie mamy synagogę, jak to miejsce spotkań, mykwę, dom rabina, no ale również te miejsca takiego wspólnego spotkania, tak? Na przykład targowiska, gdzie wszyscy mieszkańcy spotykali, ratusz miejski, gdzie łatwiej jakieś swoje sprawy, karczmy, w których stołowali się też absolutnie wszyscy, niezależnie od tego, kto je prowadził.
ciekawym może akcentem na naszej wystawie są obrazy Majera Kirschenblata, których reprodukcje pokazujemy w naszym pawilonie. Oryginały można teraz zobaczyć na wystawie czasowej w Muzeum Polin. Są to obrazy pana, który wyjechał do Toronto mając lat 17, jeszcze w latach 30. na początku, i zachęcony w dorosłości przez swoją córkę, mając lat 70, zaczął malować to, co pamięta ze swojej rodzinnej miejscowości, z Opatowa. No i namalował tych obrazów bardzo, bardzo dużo. Teraz nie pamiętam, 300-400 około, z ogromną dokładnością. Jest tutaj w stanie odtworzyć to życie codzienne, patrząc nawet na tabliczki, gdzie który sprzedawca pracował, kto mieszkał pod którym numerem, nazwiska sąsiadów, jakieś takie lokalne anegdotki, które się pojawiały. Prezentuje też to takie życie świąteczne, zarówno świąt katolickich, jak na przykład procesja Bożego Ciała, ale również święta żydowskie. Pokazuje synagogę, pokazuje jakieś codzienne sytuacje, zabawy nastolatków, jakieś zapomniane zawody, więc właśnie to życie jak wyglądało jeszcze przed tą zagładą. Uczniowie chyba chętnie słuchają, ale i poznają nowe. Podejrzewam, że wielu z nich albo mało wie na temat Żydów, albo nic nie wie, a tutaj chętnie... Myślę, że to często jest właśnie takie pierwsze spotkanie z kulturą żydowską, gdzie też w taki sposób barwny można się tutaj zaciekawić. Myślę, że tutaj ten nasz stół z judaikami jest bardzo fajną, takim miejscem do zadawania pytań, do rozbudzania ciekawości, co może później też wzbudzić jakieś kolejne pytania i do na przykład zainteresowania się na własną rękę już o tej historii lokalnej. Wisznice są ostatnią miejscowością na naszej trasie. Po zakończeniu naszej trasy zapraszam do Muzeum Polin na wystawę, czy to Majera Kirschenblata, czy na wystawę stałą, gdzie można już w bardziej rozbudowanej formie zapoznać się z tą historią polskich Żydów. Zapraszam. W ramach działań lokalnych Muzeum na Kółkach przygotowaliśmy kilka takich wydarzeń towarzyszących. Pierwszym z nich były warsztaty kulinarne, które miały miejsce w Świetlicy Wiejskiej w Polubiczach i uczestniczyły w nim panie z koła gospodyń wiejskich. Gotowaliśmy tradycyjne potrawy żydowskie, na przykład cymes, kugel. Wczoraj była projekcja filmu dla seniorów i wspólne zwiedzanie wystawy. Jest to film Tadeusza Doroszuka, byli od wieków odeszli na zawsze. A dzisiaj mamy dzieci i młodzież z lokalnych szkół. Mamy warsztaty dla dzieci i młodzieży Nie bądź obojętny. Mamy także lekcje terenowe prowadzone przez nauczycielkę historii Anetę Guzek. Mamy także projekcję filmu Szlakiem lubelskich sztetli oraz Byli od wieków odeszli na zawsze i zwiedzanie wystawy. Naprawdę program jest bardzo bogaty, można było wziąć w nim udział. Także mamy otwartą wystawę dla mieszkańców, ogólnie dostępną, dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, mogą skorzystać z tego dobrodziejstwa. Mieszkańcy Wisznic mają w pamięci opowieści o Żydach, którzy tu mieszkali. Z osób, które pamiętają, jest już bardzo niewiele. Są to dwie osoby lub trzy w tym momencie. One też wzięły udział w nagraniu tego filmu. Byli od wieków, odeszli na zawsze. Natomiast ta pamięć jest bardzo słaba i bardzo wybiórcza i ważne jest, żeby tę pamięć utrzymać i żeby ją tak naprawdę przywrócić. Żydzi wiszniczcy w większości zginęli. Niektórych udało się odnaleźć, na przykład w Izraelu. Zgłosiła się do nas rodzina Izraela, których rodzice i dziadkowie oboje pochodzili z Wisznic. Znamy też historię pani Heleny, uratowanej przez rodziny z Wisznic, z Wygody i z Łyniewa, która przeżyła wojnę i już potem jako dorosła osoba opowiedziała swoją historię swoim dzieciom. Mamy z nimi kontakt. I to są w zasadzie tylko dwie rodziny Żydów wisznickich, o których wiemy i którzy żyją i możemy nawiązać z nimi kontakt. Do tej pory jakby ta pamięć o Żydach była może nie tyle pomijana, co nie była bardzo poruszana, nie była wyeksponowana. To nie tylko młode pokolenie nie pamięta Żydów i nie wie o tym, że była to miejscowość, w której połowę mieszkańców stanowili Żydzi. To także pokolenie średnie, że tak powiem, ma małą wiedzę na ten temat, a nawet pokolenie seniorów. Więc przywracanie tej pamięci jest poniekąd naszą taką misją. Musimy utrzymać dla przyszłych pokoleń pamięć o Żydach wisznickich.